Mówi do was Maharadża. Witam w kolejnym odcinku Pierwszego z Brzegu. Dziękuję za pozytywne reakcje na mój pierwszy materiał poświęcony serialowi Reacher. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału przy mikrofonie, zostawienie komentarza i łapki w górę lub w dół. Dzisiaj materiał nietypowy, bo powstał on na życzenie widzów kanału przy mikrofonie. Tematyka jego będzie może nieco kontrowersyjna. No, ale czego nie robi się dla fanów? Przyznam szczerze, że stworzenie tego materiału było dla mnie wyjątkowo trudne, bowiem nigdy żadnego filmu z bohaterkami filmiku nie widziałem. Na szczęście z pomocą przyszedł mi redakcyjny kolega Emarcins, który jest koneserem aktorek i filmów dla dorosłych. I to on wybrał 6 najpopularniejszych według niego polskich gwiazd erotycznych ostatnich lat. Oto one! Bogini Gypsy Queen. To najmłodsza w tym materiale gwiazda sceny XXX. Obchodząca niedawno swoje 24 urodziny, swoją karierę rozpoczynała w wieku 18 lat. Wtedy też zaczęła prowadzić streamy erotyczne na platformie ShowUp. Gypsy Queen stara się utrzymać w tajemnicy swoje imię i miejsce pochodzenia. Na jej materiałach można zobaczyć ją solo lub z partnerem. Wspólnie z Erwinem i Nicolą nagrała piosenkę Last Night. Prywatnie marzy o 4 dzieci. Aktualnie stara przebić się do mainstreamu. Widziana była w towarzystwie Leroya czy Krzysztofa Stanowskiego. Pojawia się na różnego rodzaju galach MMA. Ma prowadzić zawody Slap S. Beata Kornelia Dąbrowska. To właśnie tak naprawdę nazywa się urodzona w 1985 roku pierwsza bohaterka naszego materiału, Ewa Sonet. Swoją karierę fotomodelki erotycznej rozpoczęła w wieku 18 lat, prezentując swoje wdzięki na portalu busty.pl. Dzięki naturalnym piersiom w rozmiarze miseczki E oraz nieprzeciętnej urodzie, młoda Ewa szybko zdobyła fanów. Dzięki temu 3-krotnie trafiła na okładkę pisma CKM, raz w 2005 roku i 2-krotnie w 2006. W tym też roku rozpoczęła karierę wokalistki, wydając swój pierwszy album Nielegalna. W 2007 roku Ewa wystąpiła również w telewizyjnym show Gwiazdy tańczą na lodzie, gdzie odpadła po 2 odcinkach. W tym samym roku celebrytka wyjechała z Polski do USA, tłumacząc, że właśnie tam ma szansę na zrobienie prawdziwej kariery. Choć chwaliła się, że nad jej płytą pracują profesjonaliści odpowiedzialni za sukces Britney Spears, po jakimś czasie słuch o niej zaginął, ale nie na długo, ponieważ okazało się, że Sonet ma prężnie działającą stronę internetową, na której za pieniądze pokazuje swoje erotyczne zdjęcia i filmiki. Dziś profil celebrytki można obserwować na Facebooku i Instagramie. Sonet chwali się zdjęciami i filmikami w skąpych kreacjach. Wszystko wskazuje na to, że Ewa wróciła do dawnej profesji fotomodelingu. Z jej facebookowego profilu dowiadujemy się, że nadal jest wolna, więc do dzieła, panowie.
Teen Kasia, czyli Katarzyna Uścilko, urodzona w 1990 roku w Sokółce, to kolejna gwiazda naszego materiału. W 2008 roku, po ukończeniu liceum, wyemigrowała wraz ze swoim chłopakiem do Stanów Zjednoczonych, gdzie podjęła pracę w modelingu. Niedługo później zaczęła grać w filmach erotycznych. Magazyn CKM nazwał Teen Kasię najbardziej znaną polską aktorką w branży XXX ostatnich lat, a serwis X-Videos sklasyfikował ją na 8 pozycji na liście najpopularniejszych polskich aktorek wszechczasów. Oczywiście wiadomo w jakiej branży. W 2020 roku Kłebo jeden ze swoich kawałków nazwał Teen Kasia. Chodziły plotki, że został za tą piosenkę pozwany przez Kasię. Według użytkowników portalu Wykop Teen Kasia wróciła do Polski i nie jest obecnie związana z branżą dla dorosłych. Misha Cross to polska gwiazda porno, urodzona 27 listopada 1989 roku w Braniewie, w województwie warmińsko-mazurskim. Jej prawdziwe imię to Daria Treptan. Może pochwalić się wzrostem 168 cm i wagą 50 kg. Jej piersi są rozmiaru 32A. Ma niebieskie oczy i brązowe włosy. Uzyskała tytuł licencjata w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. W wieku 23 lat pierwszy raz nagrała swój film pornograficzny. Wtedy Misha Cross wystąpiła razem z Pierre Woodmanem. Następne filmy z udziałem Miszy nagrywane były w Pradze oraz w Budapeszcie. W Europie nagrywała dla takich firm jak Private Media Group, 21 Sex Story, DDF Network, Videomag Dorcel, Juicy Entertainment, Rocco Siffredi Productions oraz Legal Porno. W 2014 roku wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, gdzie kontynuowała karierę w branży erotycznej. Misha Cross uczestniczyła w nagraniach dla takich firm jak Brazers, Blacked, Hustler Video, Sweetheart Video, Bank Productions, Jules Jordan Video i Evil Angel czy Lords Production Studio. Misha była wielokrotnie nominowana i nagradzana w plebiscytach branży pornograficznej. W 2015 roku wygrała w kategorii Najlepsza scena seksu samych dziewczyn od XBIS Award. W tym samym konkursie zebrała również nominację w kategorii Najlepsza scena seksu w zagranicznej realizacji. Misha Cross łącznie w swojej karierze otrzymała 46 nominacji, które 12 razy zakończyły się wygraną. Ze względu na głębokie zaangażowanie w swoje role, Misha Cross nazywana jest polską Saszą Grey. Natasza Star to polska aktorka urodzona 10 października 1987 roku w Ostrowi Mazowieckiej. Jej prawdziwe imię to Magdalena Tyszka. Jest siostrą Natalii, również aktorki pornograficznej. Natasza Star mierzy 170 cm i waży 61 kg. Może pochwalić się biustem
w rozmiarze 75C biustem sztucznym. Natasha Starr to blond włosa aktorka o niebieskich oczach. Na co dzień zamieszkuje w Stanach Zjednoczonych, w Los Angeles. W branży XXX zadebiutowała w wieku 23 lat. Łącznie wystąpiła w ponad 260 filmach. Magdalena Tyszka razem z siostrą Natalią Starr występowała u wiodących producentów filmów dla dorosłych, takich jak Evil Angel, Mile High, Devil's Film, Girlfriend's Films, Brazers, Reality Kings czy Naughty America. Otrzymała wiele branżowych nagród, między innymi od magazynu Penthouse w 2013 roku w kategorii Ulubienica Miesiąca. Natasha występuje w filmach z różnymi konfiguracjami partnerów. Na swoim koncie ma produkcję z udziałem zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Natalia Starr urodziła się 22 marca 1993 roku w Ostrowi Mazowieckiej. Jej prawdziwe imię i nazwisko to Katarzyna Tyszka. W roku 2000 w wieku 7 lat wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, gdzie dorastała w nowojorskich dzielnicach Williamsburg, Brooklyn i Queens. Jest siostrą Nataszy Starr, także aktorki XXX. Obie są popularne w branży jako siostry Starr. W 2012 roku jako nastolatka została najpiękniejszą Polką na Manhattanie, biorąc udział w konkursie Miss Polonia Manhattan. Po ukończeniu szkoły średniej pracowała przez jakiś czas w centrum handlowym. Mierząca 175 cm wzrostu, Natalia dostała się do branży dla dorosłych poprzez swoją siostrę Nataszę Starr. Pierwszym jej krokiem była praca fotomodelki Fetish w Nowym Jorku, a potem dla studia kalifornijskiego FM Concepts. Ostatecznie przeniosła się do Los Angeles, aby zrobić kilka scen solo, zanim zrobiła swoją pierwszą scenę z Marco Banderasem. W sierpniu 2012 roku podpisała kontrakt z agencją modelek erotycznych LA Direct Models, co zaowocowało sesjami dla stron Digital Desire i Twisties. Kilka miesięcy potem jej zdjęcie zagościło na okładce specjalnego świątecznego numeru Hustler. W styczniu 2013 roku otrzymała tytuł najlepszej aktorki porno wytwórni Twisties. W 2013 roku Natalia oraz jej siostra Natasza zdobyły tytuł ulubienicy miesięcznika Penthouse. Natalia w lipcu, a Natasza w sierpniu. Wystąpiła w filmach dokumentalnych Trip, Spotkanie mojej gwiazdy porno i Becoming Bell Knox. W 2013 roku podpisała umowę z agencją OC Modeling. Natalia zarzekała się, że nigdy nie powiększy swoich naturalnych piersi. Słowa nie dotrzymała. Dziękuję za oglądanie. Przypominam, że tak jak do prawie każdej audycji na kanale Przy Mikrofonie, można do nas dzwonić na Skype o nazwie Przy Mikrofonie. Jeśli nie chcecie, żeby ominął Was kolejny materiał na naszym kanale, pamiętajcie o zasubskrybowaniu go. Zapraszam również do zostawienia komentarza pod tym filmem, a jeśli podobał się on, to kliknięcie łapki w górę.
Natomiast jeśli wybór aktorek Martinsa nie przypadł wam do gustu, możecie zostawić łapkę w dół. O, chyba mamy telefon. Dzwoni do nas Zenek. Witamy na antenie. Przepraszam, drodzy słuchacze, za Zenka, który najwyraźniej zadzwonił do nas przypadkowo w trakcie oglądania jeszcze naszego materiału. Czekamy na kolejny telefon. O, teraz dzwoni chyba bardzo ważny telefon. Widzę tutaj, wyświetliło mi się telefon ze Stanów Zjednoczonych, kierunkowy Massachusetts. Halo, jesteś na antenie. Wielka Jaruś, da zdrowie co zdanej wolę narodu. Tak, coś podejrzewałem, że to słuchaczka trolująca. Tutaj zapisuje cię na swoją czarną listę. Podłączamy. O, dzisiaj słuchacze trolujący. Zatem kończymy nadawanie na dzisiaj, zwłaszcza, że nie ma donate'ów, a jak ktoś mimo wszystko chce wspomóc finansowo nasz kanał, może to zrobić poprzez Tipli lub Paypola. Link w opisie pod filmem. Dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia w kolejnym materiale.